dom, swoją, swój majątek w postaci domu na ulicy Filipińskiej. Tam jest w tej chwili remont prowadzony i tam będziemy mieli swoje biura. I proszę pana, tam miało miejsce również napaść z udziałem policji. Nielegalnie sprawa prowadzona w prokuraturze. I też tam w tej jest sprawie. I tam użyto broni, proszę pana. Dlatego to ja tym razem. Nie. Tam była grupa jakaś detektywistyczna. I. Jakby tutaj czołgi stały i armaty. Ale wolałem wszystko ja, tak, ja prosiłam, żeby wszyscy wyszli z budynku, bo wie pan, jak już tu chodzi, ja nie wiem, co może się stać, prawda? Powiedziałam, wszyscy pracownicy mają odbyć, więc sekretarka zatrzymana, zabarykadowana. Powiedziała, że ich pojedynie, że nie wyjdzie. Kobieta... Ciekawa jestem, jaki kierowca jest za. No nie ma innego wyjścia chyba. Jestem ciekawa, który taki mądry prowadzi skanie. Masz telewizję, kaz wyjść i komornikowi, i policji. Nie ma tytułu na twoją firmę. Ma być filmowa. Nie pan ma. Działka. Zabiera działka. Auta są Keram Hala. Komornik Limin nie miał na tą firmę tytułu. Wobec policji i delegatury Urzędu Ochrony Państwa we Wrocławiu toczy się postępowanie karne. W prokuraturze wszczęliśmy 8 spraw. Również przeciwko zarządowi PBG Banku za wzięcie łapówek i korzyści materialnych. O wszystkim jest powiadomiony. Anka, wy jako zarząd macie do tego prawo. To jest wasza baza i wasz sprzęt. Komornik nie ma na was tytułu. Przepraszam panu bardzo, pan jest... Rozbito nam kontrakt na 60 milionów marek. Mieliśmy tu 50 tirów. I wszystko to musiało wyjechać. Nie, nie jestem właścicielem tej firmy. Jestem szefem firmy Kerambis, a kierowcy broni swego sprzętu. Jestem szefem firmy Kerambis, pani Taborska jest szefem firmy Keramet Hall. Nie ma tytułu na tą firmę. Brona! Jedź za działkami osobowymi, zachować bramę! Szybko! Gdzie jest klucz od skoku? Dobrze, klucz od skoku.
Kurwa masz. Niech komornik pokaże tytuł na tą firmę dla telewizji. Niech on pokaże tytuł, że ma tytuł. Powinien mieć oryginał tytułu na firmę Keramet Hall. Tak mówi KPC. Nie ma takiego tytułu. Jest 8 spraw karnych w prokuraturze wszczętych przez nas. Blokować. Dalej wiesz, dalej wiesz, dalej, dalej. Następne auta. Łapówki! Pan brał łapówki wstępne! To ta pierwsza biera! Każdy ma tu wyjeżdżać! Wstanę, jak to moje auto! Drona, wjeżdż następne auta! Wjeżdżaj tu! A teraz wszyscy pracownicy na bazę! Daj policji wszystkie dokumenty. Zachowuj się tak jak policjant. Daj policji prawo jazdy, dobrze jest za chwilę. No dobrze, no to pani Taborskiej jest. No nie ma przy sobie, bo to jest prezesina. Posiada sprawę, jest w tej chwili w pracy. Jest w tej chwili w pracy, pan wejdzie z nim na bazę, on da panu prawo jazdy. Nie, on jest w pracy, pan wejdzie do niego do pracy, on da panu prawo jazdy. Znam przepisy ruchu drogowego, ten kierowca zaraz panu da prawo jazdy. To niech pan tego kierowcę w tej chwili sobie legitymuje. Cały czas prowokują, żeby ludzie nasi uderzyli któregokolwiek. To jest Nie macie tytułu na tą bazę! Weszliście tu bezprawnie! Panie prezesie, niedawno pan powiedział, że niech komornik i wy, policja pokaże... Nie, nie jestem! Jestem prokurentem firmy! No proszę pana! W tej chwili to pan tu robi za dymę i nie jestem więcej. Prokurentem tej firmy! Ten pan nie wie, proszę filmować! Niech policja pokaże tytuł. Anka! Pan podejdzie do niej. Niech ci policjant pokaże tytuł na ciebie. Nie ma tytułu. Jakim prawem tu jest? Nie ma. To wyprosi. To wyprosi. Aby mnie się biła, to że jest robił. Chodźcie panowie, ja jestem prokurentem firmy Keramet Hall. Nie, ja w myśl prawa prasowego nie mogę wejść na teren zakładu. Okej, nie ma problemu. Nie mogę, to jest prawo prasowe, mogę robić to. Panie komendancie, pan chciał, żebym ja wszedł, co pan teraz wyprawia? Proszę! Niech policja... Panie komendancie, Anka! Niech ci komendant pokaże tytuł, co tu robi! Anka! Chodź, chodź! Niech ci komendant pokaże tytuł, co tu robi! Ale ucieka! To wypnij go! Wypnij policjanta i koniec! Ten to jest komornik, brał łapówki w czerwcu od tamtych ludzi. To jest komornik, też nie ma tytułu. Pan Słomka z Oleśnicy brał łapówki w czerwcu, żeby atakować tą firmę. Niech pokaże dla telewizji tytuł. Taborska, Taborska. Marek. Taborski, gadaj, byle jakie auto. Nie, brygada antyterrorystyczna nie ma. Chcą ode mnie, chcą mi kolegium dawać. A z chwilą, gdy ja mówię, proszę mi okazać zgodę, że panowie tu możecie być, uciekają. Proszę, każdy jeden już od kolegium zrezygnował. Z milionów, nie wiem za co, za to, że auta broni. A, bo jest sprawa karna, przeciwko zgłoszyliśmy, przeciwko komendantowi Aniole.
szefowi delegatury Urzędu Ochrony Państwa we Wrocławiu, panu byłemu szefowi Pawłowskiemu oraz Nowakowskiemu, oni się zmieniali, oraz dyrekcji Urzędu Celnego we Wrocławiu za rozbicie kontraktu o wielkości 60 milionów marek. Tu stało 50 nowych MAN-ów i 50 naczep Schmidt. Za szykany, jakie nas spotkały przez 4 miesiące, musieliśmy cały tabor stąd do Niemiec wynieść. Wywieźć. Przepraszam. Który ma auto wsiadać i wyprowadzać auto do tyłu? Normalnie, kto ma kluczyki wsiadać i wyprowadzać auto do tyłu? Kluczyki chyba są w stacyjce. Z tego. Czyje to auto jest? A gdzie jest Lipowy? Pobili go, kurczę, i zabrali mu kluczyki, nie? Dokumenty, panie komendancie, dokumenty proszę pokazać. Co pan tu robi? Jakim prawem pan tu jest? Jakim prawem pan tu wszedł? Nie odchodzić, Anka, nie odchodzić pod kamery, ponieważ to zawsze może być dla was dowodem. Nie da się wciągnąć w żadne prowokacje. Jak ja wyglądam? To brygada. Pan jest Łomka? Proszę do kamery o pański tytuł. Co pan tu robi? Tytuł proszę do kamery. Proszę pokazać tytuł. Taborska, zmuś go do pokazania ci tytułu. Nie, on ma prawem nakazane dać ci oryginał tytułu. Wręczyć ci. Proszę i wręczyć tytuł. Za podkwitowaniem. Proszę to zrobić. Prawo panu to nakazuje. Taborska, żądaj tytułu. Żądaj tytułu do jasnej cholery! Tu jest, panie! To jest przestępca, skurwysyn! Panie prezesie, panu nic nie obliża. Panu nic nie obliża. Jasne, oczywiście, poza prowokacjami. Proszę pokazać tytuł, panowie! Tytuł wykonawczy! Zabieraj mi pan tego. Filmuj pan, bo tu od rana są prowokacje. Proszę powiedzieć głośno, na co jest tytuł! Proszę państwa, tytuł jest na firmę Gerambis! Pan jest w biskurę zaraz, no? Proszę pokazać ten tytuł! Nie ma. Proszę! Gerambisowi rozpierdolili 60 milionów marek czapki. Prokuratura prowadzi sprawę w listopadzie. A ja nie chcę. Są ze sobą związane, bo zakładały holdy. Nie, tylko, z tym panem nie pójdę, z tym panem tylko nie firma Kerament Hall nic im nie zalega. Firma Kerambis też jest wolna. Ten tabor jest wolny, ponieważ kontrakt nie został zrealizowany. Kontrakt został rozbity w drzazgu. Proszę pana, jak my wnieśliśmy sprawy do prokuratury 18 października przed budynkiem tejże firmy, 8 ludzi na mnie napadło, w tym jeden policjant, i strzelano do mnie. Prokurator Kulczycki prowadzi sprawę. To było w październiku, tak? W październiku. Policja wszystko zatuszowała. Strzelano do mnie. 8 ludzi o 20 w nocy na mnie napadli. Ten pan komornik Jurecko bez tytułu. Słyszałem. Zatuszowano sprawę, prowadzi prokurator Kulczycki. Na krzyka. Przecież wszyscy uciekli, jak oni tu weszli. Tak, zanim prokuratura zakończy sprawę, policja chce nas wszystkich strzyścić już. No przede wszystkim Urząd Ochrony Państwa we Wrocławiu. Ale co ma umów do tego? UOB rozpracował nam cały kontrakt na 60 milionów marek, 200 tirów żeśmy kupili i cały ten kontrakt 4 miesiące nam rozbili w drzazgi. UOB, policja i dyrekcja Urzędu Celnego we Wrocławiu. Ale jaki w tym mają interes? Długo żeśmy się zastanawiali, kto w czym, jaki ma interes, ponieważ my żeśmy zrobili biznes plana na oddłużenie firm Keram i Kemet w bankach polskich i dlatego żeśmy zaciągnęli kredyty w sumie około 40 milionów marek gwarancji Deutsche Banku i Bayerische Vereinsbank. Po to żeśmy te kredyty uzyskali, żeby się oddłużyć w Polsce. Władze administracyjne miasta Wrocławia zadbały o to, żeby ten kontrakt zrobić. Kontrakt był zrealizowany, tabor wjechał tutaj na bazę, a
porozumieniu z delegaturą Urzędu Ochrony Państwa, że zostawił urząd celny, nie dokonywał przez 3 miesiące odprawy celnej i po prostu bankructwo nam zajrzało w oczy. Koszty utrzymania, ja służę, mam film, mogę panom dać film nagrany przez Telewizję Polską. Nie byliśmy w stanie wytrzymać kosztów utrzymania taboru, bo to był rząd około 500 000 marek miesięcznie. Po głowie dostały 2 największe koncerny niemieckie. Po głowie dostały banki niemieckie, Deutsche Bank i Bayerische Herrensbank. Ośmieszano panią prezes Walsz, która wydała dane do prokuratury apelacyjnej. Co może my to robimy zgodnie z prawem? Po prostu pisemy. Tak, z reguły napisanie nie się kończy.